Siema Marvel Maniacy, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy odcinek. Nie wiem jak długo zejdzie, ale zobaczymy. Trochę będzie do otworzenia kryształów. Jest to odcinek, na który bardzo ja sam długo czekałem. Sami wiecie, uzbierało się chyba ze 12 kryształów featured. Dzisiaj jest nowy kryształ featured wszedł, także jest nowa pula postaci i możemy sprawdzić ogólnie, co tam jest w tym kryształe ciekawego, bo może nie każdy będzie chciał to, co tam jest i może nie będziecie otwierać tych kryształów, no ale jak dla mnie jest to najważniejsza postać, którą jest Apokalips i na niego właśnie poluję i mam nadzieję, że dzisiaj wpadnie, bo też chciałbym dla was zrobić odcinek, w którym dokładnie wytłumaczę, o co chodzi z Apokalipsem, o co chodzi z tymi wszystkimi horsemenami i tak dalej. Także trzymajcie kciuki, to jest postać, którą właśnie chciałem najbardziej dostać. No ale co tu jeszcze jest innego w tymże kryształe? Mamy Magneto House of X. To teraz, żebym miał... Dobrze, bo nie pamiętam jak oni się nazywają, co sprawdzę przy okazji. Mam nadzieję, że to ten biały, ale chyba to będzie ten, coś mi się wydaje. A może nie? No zobaczymy. Nie, to jest chyba zwykły Magneto. Zaraz sprawdzę tego białego jeszcze, żeby się upewnić. Bo mam go tylko czterogwiazdkowego niestety. A fajnie by było dostać... Tak, o super, to jak tego dostanę, to też się będę bardzo cieszył, bo on jest potrzebny do synergii też. No i wiadomo, też do Apokalipsa się przyda. Każdy zresztą tak jak każdy mutant, nie? Fajne będą testy później i w ogóle. Także idziemy dalej do tego kryształa. Sprawdzić, co tam ciekawego czyha. Jak widzicie, mam tyle shardów. No tutaj zaraz jeszcze pewnie dozbieram na kolejny feature, także będzie chyba 12 w sumie. Łyczek na szybko. I potem co tu jeszcze mamy? Mamy Gambita, też spoko pod kolosu, pod Apokalipsa. Kolosus tak samo, pod Apokalipsa. Blade nawet w tym krysztale jest, jak ktoś nie ma, to będzie szansa zdobyć takiego Blade'a. Jest też ten nowy Daredevil, to jest ten sam Daredevil, tylko poprawiony. Mallman, Crossbones, no to tu już tak mniej, akurat mam te postki. Jest ten Hulk Immortal, jego nie mam. W sumie, jakbym trafił, też bym się jakoś tam specjalnie nie obraził. Abomination, Immortal tak samo. Spider-Ham to już tak mniej, bo wiecie, co ja myślę na jego temat. Ale znając życie, to pewnie mi wpadnie. Jest też Yellow Jacket. Niedługo ma dostać buffa, to może do tego go dali, do tego kryształa. Ja mam Yellow Jacketa i to chyba w dublu, więc tutaj akurat on jakoś specjalnie nie jest potrzebny. A później mamy jeszcze Morningstar. Jej nie mam akurat pięciogwiazdkowej, to też bym się nie obraził. Doctor Strange, jego jako pięciogwiazdkowego też nie mam, ale jakoś nie jest potrzebny. Ghost Rider mam i to chyba na SIG 140 albo 160, czy może więcej nawet. Manfinga mam, Red Goblina nie mam piątki, to tutaj też mógłbym dostać. Cosmic Ghost Rider mam SIG 200, więc tutaj już on mi w niczym nie pomoże raczej. Potem mam jeszcze Gamorę. Gamora piątka to jest chyba taki bardziej ciężko spotykana postka do zdobycia, bo tam jest albo szóstka z tego, ja mam szóstkę, ale piątki nie mam. Wiadomo, Terax też ma dostać buffa, więc może też się znaczy, ja mam Teraxa, to dla mnie to tam bez różnicy. Doktor Octopus też go mam na R4 już i też tam jakiś SIG już ma. Iron Man Infinity War też go mam. Punisher 2099 mam piątkę, no i Sentinel też mam. Także no mówię, no dla mnie tutaj najważniejsze, żeby wpadł Apokalips, Magneto, Hulk, ten nowy, Abomination, Red Goblin, może Gamora, no i to wszystko z tych, więcej tutaj raczej mi nic nie będzie potrzebne, bo mam już resztę. No. Ciekawy, ile z tych postek mi wpadnie, nie? Ja sam naprawdę jestem ciekawy tego. No ale trzymajcie kciuki w razie co, nie? No i jeszcze oprócz tego będzie szóstka pewnie feature zaraz, tylko muszę dozbierać jeszcze 1000, a podejrzewam, że wpadnie. Ten 1000 spokojnie. A jak nie, to się kupi za te tutaj sprawy, artefakty. Także na pewno będzie otworzony. Oprócz tego są jakieś dwa Grandmastery, jeden Kawalier. Tam jakieś czwórki, ale to bardziej te czwórki to są pod to, żeby wbić albo no na pewno ISO, a po drugie jeszcze może zabraknie trochę shardów tych czerwonych, więc też coś będziemy kombinować. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, zresztą tutaj to raczej nie wiem czy coś mam. Mam jakiegoś Nexusa, to może zacznijmy od tego Nexusa na początek. Tak na rozgrzewkę.
Nie ma co tu ziewać, bo już leci czas, 5 minut, a my jeszcze nic nie otworzyliśmy. No i dobra, wszystko jest na max, Sigu, więc tutaj nie ma znaczenia. A, to sobie wezmę tego na przykład. Niebieskie będą. Nie jest to akurat dla apokalipsy za bardzo, ale luzik. Plus mamy jakieś ten max sig, czyli to też będą jakieś szardy czerwone, co będzie potrzebne. Tak poza tym to tu chyba więcej nic nie ma. Więc otworzymy teraz dwa Grandmastery. Tutaj zrobię pop, nie będę za mulą. Ale mam normalnie taką ochotę dostać tego apokalipsa dzisiaj. Mam nadzieję, że wpadnie chociaż jeden, nie? Od razu budzik, wszystko dostaje, nie? Znaczy, nie wiem, czy uda mi się go dzisiaj podnieść na maksa, wątpię. Ale gdzieś tam do R3, R4 może coś się uda, nie? Dobra, to teraz możemy otworzyć tego kawaliera jeszcze jednego. Do tego to zakręcę. To jest kawalier, to tutaj może szóstka wpadnie, nie wiadomo. Dawno szóstki z tego nie dostałem. Kto wie? Let's go. No i te featurey będę, może nie wszystkie, ale będę kręcił, nie? Może tam na końcu, jak nie będzie apokalipsa, to jak jakieś 3 czy tam 5 zostanie, to może zrobię pop. No, fajnie by było, naprawdę fajnie by było dostać apokalipsa. To jest główny cel dzisiejszego live'a, nie? No. No jest aniołek, czerwone szardy, spoko. Mógł tam wskoczyć na tego. Też bym się nie obraził, jakby siadł mojo, ale niestety. Mamy za to żółte ISO, więc na pewno pod apokalipsa jak znalazł. Plus Max Sigi, więc tu od razu zrobimy te Max Sigi. Bo o co mi chodzi, żeby mieć szardów wystarczającą ilość na to, żeby zgarnąć jeszcze jeden kryształ. Nie wiem, czy to akurat teraz mi się uda, no ale taki jest plan. 550, czyli już mamy, ile mamy? 173 tysiące. No, zobaczymy, ile tutaj mogę kupić. Wiem, że na pewno jeszcze mogę kupić jeden w tym całym. Może najpierw go kupię, zanim mi ucieknie, bo nie mam zapłacone za sigil, a zaraz się kończy mój sigil. Dokładnie za godzinę 47. Także tak, to bierzemy na pewno. Za 11 to. Nie wiem, czy też nie otwierać ich pojedynczo, żebym zaraz od razu wszystkich nie wykupił. Może uda się tego apoka trafić szybciej, więc może po 5 będę robił najpierw, co? Kupię 5 tych kryształów, to już jeden jest. Później tego jeszcze kupię też za 13, ale to zaraz. O, normalnie, masakra. Plus tam teraz będzie jeszcze się test of Thronebreaker, tam zaraz jakiś pewnie. Szykuję do otworzenia. Tutaj brakuje nam ile? 2500 z kawałkiem, żeby był kolejny feature. No ale może, tak jak mówię, może nie będzie takiej potrzeby. Zobaczymy. To teraz jeszcze muszę 4. Wezmę 4. I tak otworzymy sobie. Pierwszą piątkę sobie zakręcimy. To będzie, to będzie. Oby był apok, nie? To jest najważniejsze. No, i co, to się w ogóle coś dzieje? Dobra, coś tam się dzieje. No, to kręcimy pierwszego. O, come on. Come on, Apocalypse. I need to get you today. Muszę go dzisiaj zdobyć koniecznie. No. Moim szczęściem to może być naprawdę różnie. Pierwszy Sentinel. A już mógł ten Abo wpaść. Też byłoby fajnie. A tak to Sentinel Sig 80. Drugi kryształek. Come on. Jest on w ogóle tutaj na ośce, bo nie jest, widziałem, raz tam śmignął. No tych postaci jest dużo takich, których bym nie chciał, więc pewnie może to się tak zakończyć, że nie dostanę go. Może mi nie jest pisany niestety. Gambit.
Jego mam w dublu, czyli kolejne Sigi. Oh no, come on! I tym razem co będzie? No mógłby być, mógłby wpaść, nie? Naprawdę. Aż i ciągle śmiga obok, a nie chce na niego. Nie, i będzie teraz ten, czyli same. Wszystko to, co nie chce na razie wpada. To teraz zrobimy pop. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Później dołożymy nowe kryształy. 3, 4. Ha, 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 look at that! Woohoo! Udało się, ziomki. Udało się. Yeah! Mamy apoka. No, to będzie jazda. Teraz nie wiem, jak te kryształy dalej otwierać. Woohoo! Yeah, man! That's what I'm talking about. I was looking for that moment. No, to był ten moment, który naprawdę... Ah, yes! To był ten moment, nie? To był ten moment. Mam jeszcze 100 tysięcy shardów, także... No, tutaj mogę różne rzeczy porobić, ale nie wiem. Chyba jeszcze otworzę jeszcze. A co? Jak już jest apok, to... Lecimy dalej, może coś jeszcze wpadnie, czego nie mam. Jakieś nowe. Najważniejsze, że apok wpadł. To jest najważniejsze w tym odcinku dzisiaj, naprawdę mega. Mega, mega, mega. Co, zrobimy kolejne 5, nie? Później jeszcze 2 ewentualnie mogę, ale nie muszę. Możemy zaczekać do jakiejś innej, może coś tam wpadnie do kryształa niedługo. Chociaż teraz to w sumie wszystko, co chciałem, to mam. No ale dobra, to teraz zakręcimy tego. Zobaczymy, co teraz siądzie z tego. Może jak będzie apok, to może zaoszczędzę też budzik, może nie będę musiał używać budzików, chociaż mam 3 szare. To akurat o to się nie martwię, a zawsze jakieś szardy do 6-gwiazdkowych postek siądą. Oh, ale się cieszę. Apok, była świnia. Moment tym razem, nie, teraz. Dobra. Ile, który tam już będzie na nim? Sig, ogólnie ma dostać... A, dopiero się obudził, okej. Okay. Ogólnie ma być, jak to się mówi, ma dostać update'a teraz. Ale czy tak na pewno będzie? Nie wiem. Nie wiem do końca jeszcze i kiedy to będzie, podobno w lutym, ale no kto to wie, nie? Dobra, to lecimy dalej. Może teraz padnie jakiś Hulk Immortal, może Abo, a może Red Goblin. Gamora też by była fajna. Świnia to raczej nie chcę za bardzo. Ale jak wpadnie, no to cóż. Będzie nowa postać przynajmniej. I kolejną... O! No to wykrakałem. Jest Hulk, pięknie. Jest nowa postać. Jego nie mam jeszcze. Może nie jest jakiś super, ale nowa postać. O! Dobra. Next. Ale się cieszę, mówię. Kolejną postacią w tym odcinku będzie kto taki? CGR na razie jeszcze ani razu nie siadł, ale to może lepiej, bo nie jest mi potrzebny, ale ten Immortal Abba coś tu widzę, że się często kręci. Kolosus chyba nie ma 200, to mu się przyda zawsze trochę Sigów. I będą żółte ISO dla Apoka. 130, to już zbliżamy się powolutku do, to się mówi, 200, czyli Max Sig. I te zrobię pop znowu, zobaczymy, czy coś nowego wsiądzie. Uwaga, start. Tylko Hulk. No i oprócz tego jeszcze jeden Kolosus. Więc będzie miał 150 Sig już, plus Manthing. Elegancko. No. To mógłbym jeszcze te 2 otworzyć, ale nie wiem, czy je otwierać. W sumie 2 to na razie nie, bo musiałbym dozbierać jeszcze
tamtych, ale mogę. Żaden problem. Przede wszystkim, co mogę zrobić? Zamiast otwierać te... Mógłbym kupić czerwone szardy. I może tak zrobię. Chyba będzie więcej wtedy z tego opcji. Ale z drugiej strony też się zastanawiam, czy jest sens to otwierać, nie? Mamy jeszcze szóstkę featured do otworzenia. Tylko nie tam akurat, bo źle otworzył. Tylko tą szóstkę featured to... Trzeba najpierw zakupić. Dlaczego z tego siądzie może też Apo? Apocalypse, oh, be nice. Ale z Ghost Rider, z Cosmic Ghost Rider też would be nice. Oh, okej. Okay. 13 zawsze taniej, zawsze 2000 mniej. Tam mam 7000 tych czterogwiazdkowych. Więc tu mógłbym jeszcze zakupić, powiedzmy, by mi zostało 3000, jakbym kupił 2000 szardów, ale to i tak będzie za mało. Więc na razie się wstrzymam. Dobra, idziemy do kryształów z powrotem. Ale fajnie, no już nie mogę, no ja tak się cieszę z tego apokalipsa, ale będzie jazda. Będzie filmik na pewno wkrótce, jak go zrobię ładnie. Ale też na pewno zrobimy jakiś wstępny filmik. Jak tam coś, powiedzmy, nim dziobie. Albo może na live zrobimy. Dobra. Więc tutaj mam jakieś kryształy jeszcze do otworzenia. Na szybko nie, nic. Żadnych maxigów nie ma, dobra. Mógłbym jeszcze jednego featureda otworzyć, ale może na następny raz zostawimy. Jest to, co chciałem, najważniejsze. Gdzie jest ten fidget? Szóstka, tutaj. Dobra. No to jeszcze tutaj zobaczymy, tak na dopieszczenie tego wszystkiego. Co tutaj jest w tym krysztale? Jeszcze raz, na szybko. Profesorek byłby spoko też. Apokalips na bank. No tak poza tym... To chyba nic więcej nie chcę z tego kryształa. Ale przygarnę. Jak będzie, to będzie, nie? Może jakiś dubelek siądzie, może longshot padnie. Longshot szósteczka, bym się nie obraził. Dobra, uwaga, lecimy z tym. Ale się cieszę. O, dawać mi tu apokalipsa. Dzisiaj jest dzień apokalipsy. Tak by powiedzieli, co niektórzy. Come on! Ach, chyba już nie będzie, niestety. Nie, no! Czwarty raz pod rząd! Jakie to trzeba mieć szczęście, żeby czwarty raz pod rząd dostać tą samą postkę z szóstki, z featureda. Ale to jest znak, on się teraz przyda na pewno. Mama poka, cable tam jest potrzebny i to bardzo, nie? I plus ISO do apoka. Ja nie mogę, nie wiem do czego. Cztery razy z rzędu ta sama postka z featureda sześciogwiazdkowego leci, nie? O co chodzi? Prawda, ja się pytam, o co chodzi? Chcę, jakbym tego apokalipsa teraz podniósł jeszcze troszeczkę. Ale nie będę teraz tego robił. Chyba. Jest un. I tutaj są dwie synergie, których mi brakowało. I to są te dwie synergie, Wolverine i Archangel. Oj, tutaj się będzie działo. Tu będzie tyle krwi i różnych neurotoksyn i innych rzeczy. Sami zobaczycie zresztą już wkrótce. Także jest ten pan, na którego tak bardzo długo czekałem. Także dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Nie będę już tutaj przedłużał. Kolejny już wkrótce, a jutro pewnie robimy live'a, także mam nadzieję, że każdy się cieszy tak jak ja. Łapki klikajcie, suby, kto tam jeszcze nie ma, piszcie w komentarzach, co tam myślicie o tym openingu i tak dalej. Na pewno będzie beka z tego kabla na bank. A tak poza tym, to na razie, trzymajcie się, Marvel Maniacy, mówi do was Sheldor. Na razie i do następnego, hej!